Dzień dobry. Dzisiaj chciałem poinformować Ciebie o jednym wydarzeniu i jednocześnie na nie zaprosić. Jest to konferencja dla byłych i obecnych świadków Jehowy. Jest ona organizowana przez prowadzących trzy kanały na YouTube. LR Elda, czyli ja. Byłem w religii, to jest Grzegorz i Prawda o Prawdzie, czyli Jarek. Będą też goście, to jest niespodzianka. Zaprosiliśmy gości. Będzie ona zorganizowana, ta konferencja, 28 listopada, to jest sobota, w godzinach od 11 do 17. Miejsce to Świętochłowice, ulica Wyzwolenia 8. Świętochłowice, jak ktoś nie wie, są koło Katowic. Mamy nadzieję, że to miejsce też dla wielu okaże się dogodne. Dlaczego to organizujemy? Dużo różnych grup, czy kościołów, czy indywidualnych ludzi organizuje podobne rzeczy. My chcemy przede wszystkim poznać się z wieloma z Was, ponieważ przez różne kontakty mamy jakieś tam więzi, ale to nie jest to samo, co spotkać się na żywo. Poznanie się, takie zobaczenie się twarzą w twarz, to jest coś, co naprawdę jest zbudowaniem. Wielu też, czy każdy z nas potrzebuje pewnej zachęty, zwłaszcza kiedy znajduje się w trudnej sytuacji, kiedy odczuwa na sobie to odrzucenie i temu to też służy. Znalezienie takich zdrowych kontaktów pozwala zrzucić z siebie chociaż część pewnych negatywnych przeżyć, jakich doświadczyłeś. Wypowiedzenie tego, wyartykułowanie tych swoich trosk, podzielenie się swoim doświadczeniem, to jest też coś, co leży nam na sercu. Nie tylko, żebyśmy my mogli powiedzieć to, co uważamy, że będzie zbudowaniem dla innych, ale przede wszystkim chcemy, aby osoby, które jeszcze niedawno być może przeżyły coś ważnego, żeby mogły powiedzieć też o tym. Niektóre z myśli, które będą poruszane, to będzie ich sporo, ja wybrałem tylko kilka, to zagrożenia czyhające na byłych świadków Jehowy, bo takie są, uprzedzenia, jakie mamy jako byli świadkowie, i o tym też można by bardzo dużo powiedzieć, i też jeden z ważnych tematów to trudności związane z opuszczeniem organizacji i ich pokonywaniem. Będziemy mówić dużo o więzi z Bogiem, więzi z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Będzie też możliwość zadawania pytań i uzyskania w miarę możliwości odpowiedzi na nie. Nas znacie. My mamy nadzieję, że poznamy Was osobiście, tych, których jeszcze nie znamy. Wiecie też, czego możecie się spodziewać, że na pewno będzie to konferencja w takim chrześcijańskim tonie utrzymana, taki jest właśnie nasz cel. Więc nie będzie czegoś, co by jakoś specjalnie zaskoczyło, myślę, naszych słuchaczy. Taki werset biblijny jeszcze przyszedł mi do głowy, kiedy myślałem o tym i rozmawialiśmy o tym właśnie wspólnie z braćmi. Przedyskutowywaliśmy też temat tej właśnie konferencji, zasadności tego nawet zorganizowania. To jest drugi list Jana, pierwszy rozdział, werset 12. I według Biblii Warszawsko-Praskiej czytamy tak. Jeszcze wiele miałbym wam do napisania, ale nie chcę ograniczać się jedynie do karty i atramentu. Wtedy miał takie możliwości apostoł Jan. My nie chcemy się ograniczać do YouTube'a, do Skype'a, do telefonu, czy do e-maili. Taki kontakt twarzą w twarz ma też pewien ważny cel. Dalsza część tego wersetu mówi tak. Mam nadzieję, że przybędę do was osobiście i pomówię z wami wprost, aby radość nasza była pełna. Spotkanie się z wierzącymi ludźmi dla mnie zawsze jest to duże przeżycie. Tak samo dla Grześka, dla Jarka, dla wielu braci, którzy mam nadzieję pojawią się na tej konferencji razem z nami. Więc jest to zaproszenie, które naprawdę można rozważyć, uwzględnić to w swoich planach
jest jeszcze sporo czasu, żeby tak to poustawiać. Godzina też jest taka od 11, żeby osoby, które mają więcej niż 100 km czy 200, żeby też mogły spokojnie dojechać i nie śpieszyć się. No bo gdyby to było na przykład na 9, no to wiadomo, że ktoś musiałby w nocy wyjeżdżać, a nie o to przecież chodzi. Więc czujcie się zaproszeni i mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy. Pozdrawiam serdecznie. Jezus jest drogą, niech będzie mi.